Zawsze pilna, mądra i ambitna Monika wracała ze szkoły. Rozmyślała o tym, jak się postawić Sarze. Szkolna elita, a Sara to kolejny plastik, który tyra innych. Monika zawsze była zamknięta w sobie. Od pierwszej klasy dziewczyny były przyjaciółkami, aż pewnego razu posprzeczały się i zakończyły przyjaźń. To teraz Sara odgrywa się za to. Następnego dnia w szkole Sara znów naśmiewała się z Moniki, ale tym razem ona nie wytrzymała. Za każdym razem tłumiła w sobie złość i nienawiść, ale ona kiedyś musiała wypłynąć. Nastał ten czas. Zejdź ze mnie, krzyczała Monika. Niby czemu? Zrobię to, kiedy będę miała ochotę, czyli po moim trupie, odparła ze złośliwym uśmieszkiem Sara. Czyli teraz. Powiedziawszy to, Monika zaczęła powoli zbliżać się do Sary. Wykorzystała chwilę nieuwagi i naskoczyła na agresora. Zaczęła odkładać Sarę pięściami i ją kopać. Dziewczyna była wycieńczona, pluła krwią, płakała, prosiła i dławiła się. Ale Monika nie skończyła. Wzięła krzesło i rzuciła nim o bliską śmierci dziewczynę. Jedna nóżka trafiła w oko Sary. Umarła. Żałowała. Poczuła tylko połowę bólu, jakiego doznała Monika. Zabójczyni pękła. Jej psychika nie wytrzymała. Do końca swego życia mordowała. Osoby, które należały do elity, a nawet tych, których nie znała. Chciała, aby ludzie czuli to, co czuła ona. Niech to będzie dla ciebie przestrogą. Przemoc psychiczna boli bardziej niż fizyczna.